Jest z czego się cieszyć. 20 milionów euro drogą nie chodzi. Komisja Europejska przyznała dodatkowe środki na wsparcie 6 polskich regionów. Warmia i Mazury już zacierają ręce. Są to dodatkowe środki, ponieważ te środki, na które naprawdę czekamy z utęsknieniem, to one dopiero, mam nadzieję, do nas dotrą, ale Polska musi spełnić te wymagania, które postawiła przed nami Komisja Europejska. A więc musimy być przede wszystkim krajem demokratycznym i musimy te wszystkie normy europejskie spełniać, do których się zresztą zobowiązaliśmy. Natomiast te 20 milionów euro, czyli ponad 90 milionów złotych, to będą środki przeznaczone na te zadania, te projekty, które nie zostały zrealizowane, a są w rezerwie. I wszystkie te zadania mają szansę być teraz zrealizowane. W tym całym dodatkowym rozdaniu chodzi o pomoc w walce z pandemią koronawirusa oraz udzielenie wsparcia i dokonanie transformacji cyfrowej i ekologicznej. To tak ogólnie. Natomiast sam instrument REACT-EU będzie dotyczył nowego okonkursowania i ono będzie mniej więcej pół na pół podzielone na wsparcie przedsiębiorczości, wsparcie gospodarki w regionie i wsparcie oczywiście kwestii związanych ze służbą zdrowia. Dotyczy to też i szpitali powiatowych, szpitali specjalistycznych, ale również POZ-ów i kwestii ambulatoryjnych. Kierunek wydatkowania jest precyzyjny. Dodatkowe nie oznacza, na co jest ochota. Komisja Europejska daje konkretne wytyczne. W tych działaniach praktycznie nie będzie możliwości jakichś większych inwestycji w zakresie budowlanym czy remontowym. To będzie polegało głównie na wyposażeniu instrumentalnym, czyli wszelkiego rodzaju kwestie, które są niezbędne w szpitalach do zabezpieczenia głównie zadań antycovidowych. Starania regionu zostały dostrzeżone, a kiedy ktoś się stara, warto go nagrodzić.